Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pobelus, a to jest Truck and Logistic Simulator. Proszę Państwa, gra, która, jeżeli chodzi o kwestię premiery, no to już jakiś czas jest, bo 30 listopada, mamy jeszcze 3 grudnia 2023 roku, więc nieco po premierze, ale wydaje się być fajną grą i nabyłem ten tytuł po to, żeby zobaczyć, z czym to się je. Jeżeli chodzi o kwestię opcji, no mamy tutaj jakieś rzeczy do poustawiania. No ja mam akurat klawiaturę i myszkę ustawioną. Można sobie tutaj też kierowcę wybrać. Ja mam numer 4, jest jedna pani, no i 3 panów. Natomiast dalej, no, skrzynia biegów, jakość fizyki i tak dalej. Jeżeli chodzi o grafikę, wszystko na ultra jest poustawiane. No i w innych opcjach, co tam jest, benchmark, tak? No dobra. Jest do wyboru albo single player, albo multiplayer. Ja myślę, że tak na pierwszy raz, na pierwszy rzut oka można w single playerze ogarnąć ten temat. Zobaczymy, jak to będzie nam tutaj szło. A, i możemy sobie wybrać samochód, tak? O, ciekawa sprawa. A czy możemy zmienić tablicę na polandyjskie? Ciekawe. Dobra, możemy mieć taki samochód. Cóż to może być? To taki podobny do Audika A3, nie? Dalej, co mamy? Jakiegoś pick-upa. O, ten to fajny. Minivan. Co to może być? Kangoo? Coś takiego. No, nie mamy licencjonowanych, jak widać. Van zamknięty. Okej. Dobra. Co tam dalej? Van z opuszczaną burtą. A to można byłoby, aczkolwiek, czy my możemy... Aha, my musimy kupić pojazd. A my mamy 12 tysięcy tych a la kredytów. Coś takiego. No dobra, to... A to jest 12-100, to już nas nie stać. Dobrze, to za chwilę będziemy na to zwracali baczną uwagę. Ciężarówka skrzyniowa. Scania. O, a ten jest licencjonowany, patrzcie. O, ten taki trochę do transportera podobny. A ten jest na licencji, tak? O, ciekawa sprawa. Dobra, dalej mamy ciężarówkę. O, ten już nie jest, ale chyba tak mi coś Volvo przypomina. I inne pojazdy. O, kuźwa. No tego to się nie spodziewałem. Natężenie ruchu. Dobra, na co nas stać? Bo taka ciężarówka, 42,5 tysiąca kredytów, no, szczerze powiedziawszy, trochę za tanio, nie? Tutaj 46 tysięcy, aha, czyli te ceny, czyli to nie jest tak, że te ceny rosną tutaj na liście. Samochód 43 tysiące, pick-up 21 tysięcy, minivan, a 8900, o, a van zamknięty 21,5. Dobra, no to chyba pick-up, nie pick-up, tylko ten minivan, ten kangurek byłby w porządku. No dobrze, no kup pojazd, nic tam innego nie pozostaje. Dobrze, i co dalej? A, bo tutaj można jeszcze, aha, to można było w ten sposób, tak? Okej. Bo ten tutaj był za 13. No to i tak by mi nie starczyło pieniędzy. Dobra, i teraz tak, dostępne misje. Należy kupić wyposażenie. O, a tutaj możemy, czekajcie. Personalizuj pojazd, kup wyposażenie konwoju. Okej. Okay. No to spersonalizujmy ten pojazd. Co my tutaj możemy zrobić? Światła, dobra. Tutaj co? Dostosuj kolor. Tutaj szybę, tak? No dobra. To zrobimy? O, jakieś osiągnięcie na Steamie. Make it mine. Customize a vehicle. Zegary, ale to chyba zostawię po prostu tak, jak jest. No ale lakier. A lakier to ja bym z chęcią zmienił. Czy mnie to coś kosztuje? Raczej chyba, no nie wiem, zaraz zobaczmy. No takiego czarnego kangurka to ja chętnie bym tutaj chciał mieć. Aha, a tutaj? Co jeszcze można? Aha, w ten sposób kolorem można balansować. Dobra. Kolor losowy to nie. O,
Nie, chyba tam mi nic nie ogarnęło się. I to? Kup wyposażenie konwoju. Za 3,5 tysiąca? Ale ja mam 300. Nie, to może nie, za mało pieniędzy jest. Dobra, co tam dalej? Należy kupić wyposażenie. Ale dlaczego? Ja nie chcę. Dobrze, następne misje. Jak ja mogę dalej się stąd wydostać? No kupiłem ten pojazd i... No jeden gracz. I co teraz? No kuźwa. Kieruj. Aha, dobra, czyli co, w USAD, okej, to kierujemy. Oj. Tutaj mamy hamulec ręczny, w porządku. Tu kierunkowskazy, dobra. C, zmieniamy kamerę. A tu jest skrzynia biegów, tylko... No dobra. Tylko, że ja mam automat. I co teraz? Uruchom silnik. Dobra. Odbierz misję z centrum logistycznego. Są one widoczne na minimapie jako zielone kółka. Powiem tak, grafika bardzo, bardzo ładna jest. Naprawdę. To trzeba przyznać. I jeżeli chodzi o kwestię związaną z działaniem tej gry, przynajmniej na moim sprzęcie, którego specyfikację macie w opisie, to na razie bez zarzutu. Ale dobrze, oni nam każą odebrać ładunek, tak? Zaraz będziemy się bawić kamerami, ale... O, no dobrze. I teraz tak, przyczepa kempingowa tutaj jakaś jest, tak? Dystans 4 km. Waga ładunku 1800, dobra. W nagrodę byśmy dostali 4128 kredytów. No i co? Ej, kurczę, tylko jak mi przyjdzie nią cofać, to się mogę zdziwić, bo wiecie jak to jest u mnie z cofaniem. No ale dobra, no one cause dead. Zróbmy tak. I teraz pytanie brzmi, co dalej? Ojejku, no. No ale w czym leży problem? Dobra, dalej. Uruchom silnik, okej. Okay. Wyrównaj i dołącz przyczepę. Gdzie ona stoi? Ach, tam jest, dobra. Zakładam, że lepiej nie jeździć po krawężnikach, nie? Czy to kółeczko pokazuje mi... Ha, to kółeczko pokazuje mi... Gdzie jest ten ładunek, nie? Dołącz przyczepę. I to literką T robimy. Oj! Słuchajcie, tutaj pojazdy rzekomo mogą się też psuć, trzeba je tankować i tego typu rzeczy. No dobra, no to jadymy. Przy pomocy nawigacji przetransportuj ładunek. Za blisko jestem tego prawego słupka. Coś mi się tak wydaje. Ach, jeszcze ten podjechał. Ej, jeźdź, to chyba Prius jest. Raczej tak. Bardzo popularny na Uberach. Dobra. Zmieńmy kamerę. O! Teraz będzie mi może trochę fajniej się jeździło. No oczywiście ze względu na fakt, drodzy Państwo, że to jest klawiatura. To niestety płynność ruchu kierownicy pozostawia wiele do życzenia, ale to wybaczcie. No, ja będę tutaj takim majtał troszeczkę. Tak czy inaczej jedziemy, tak? Mamy prędkościomierz tutaj. Jeżdżę po prostu masakrycznie i chyba przegapiłem, tak. Przegapiłem, bo to nie tak powinienem jechać. Dobra, nie wiem gdzie ten ziomuś tam chce jechać, ale my sobie trochę na nielegalu pojedziemy w ten sposób. Okej. Okay. Obellus znowu szaleje, nie? Bardzo ładne odbicia są w lusterkach, trzeba przyznać. O, tam jakieś żaglóweczki. Trochę sztucznie wyglądają te żagle, ale no dobra. Nie czepiajmy się. Zresetuj kąt kamery pod trójką. Ale nie, o czemu? Mamy tutaj nawigację. Całkiem fajnie to wygląda, naprawdę. No i mówię, podoba mi się jakość odbić w lusterkach, bo to nie jest reguła, wiecie? Znaczy, no wiecie, jak gracie, to wiecie. Ja nie wiem, czy ja z przyczepą kempingową powinienem zasuwać ponad 100 km na godzinę, proszę Państwa. O, ty synu, patrz. Mandat, 25 kredytów.
A, przepraszam, ja już nie będę. Proszę mi nie nakładać więcej mandatów. Co tu się wyprawia? No ale dobra. Ja jestem ciekawy waszej opinii, czy wam podejdzie ta gra, czy nie podejdzie, bo mnie już się zaczyna podobać. Co prawda, te nawierzchnie tutaj to pozostawiają wiele do życzenia. Jeszcze nie wiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ruch AI i idiotyzmy różnego typu w zachowaniu. Nie wiem też, czy są jakieś niewidzialne bariery na drogach. No ale to oczywiście wszystkiego możemy, że tak powiem, liznąć. No dobra, tak czy inaczej jakoś idzie. Ciekawy jestem, jak tam z uszkodzeniami, nie? Bo tutaj można, rzekomo można uszkodzić pojazdy. Ale czy ładunek też? Czy tak jak przyczepę kempingową ciągniemy w tym momencie, to czy ona może ulec uszkodzeniu? Jak na razie sobie ciśniemy tutaj. 60. Tu jest ograniczenie do 130, więc pewnie jakaś ekspresóweczka jest. A może autostradka. I ciekawy jestem, gdzie my wieziemy tę przyczepę. Czy ona gdzieś na jakieś pole kempingowe, czy jak to ma wyglądać dalej? To się wszystko oczywiście okaże. I na razie ja koncentruję się na jeździe. Oj! Ty synu mój, co tu się wydarzyło? No dobra, no niefortunnie, ale zobaczmy, czy coś się stało. Nic się nie stało? No to gdzie te uszkodzenia są? Myślałem, że to będzie widać. Jak do tego doszło? Nie wiem, jak do tego doszło, drodzy państwo. Ale trudno się mówi, żyje się dalej. Jadymy. Zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Ale uderzyłem samochodem, nie uderzyłem przyczepą. Nie wiem, czy odniosła jakieś obrażenia, uszkodzenia i tak dalej. No tak, to autostrada była. O, zaryzykowałem i wrzuciłem kierunkowskaz. Oj, nie tu, trochę dalej. No to dobrze, to my jeszcze trochę prosto musimy pociągnąć. Nie no, tutaj to też ładnie to wygląda, ładnie to zrobione jest. Graficznie jest naprawdę fajnie. Dobrze, że te kierunkowskazy są, słuchajcie, pod palcami, pod Z oraz X. Tu akurat szacun, bo jest wygodnie. Dobra. Teraz my mamy tutaj dostarczyć. No nie powinienem przez podwójną ciągłą, ale... Jak my to teraz mamy zrobić? Tam są strzałki, tak? Czyli przyczepa ma być skierowana w tamtą stronę, jak rozumiem. Pierwsza taka dostawa, nie? Aha, i to jest CEO, tak? No dobrze, i co my tutaj mamy? Dochód podstawowy. 3534 kredyty. Za kruchy ładunek 495. Bonus za parkowanie 100 kredytów, co raczej no, nie było tutaj jakimś trudnym zadaniem, przyznam szczerze. I minus 2 kredyty za uszkodzenie ładunku. Czyli dostał w ciry, ale tak nie za bardzo. No dobra, kontynuuj. I teraz my mamy... Aha, włącz przednie światła. Ly. Proszę bardzo. I my mamy to teraz... Aha, ona jest odłączona już. Dobrze. I czego oni od nas tam dalej będą wymagali? Kółeczko ma być zielone, tak? Tak jak powiedzieli, że kółeczko ma być zielone. Jak my stoimy z paliwem? Czy ja muszę tankować? Chyba nie. Albo może i tak. Znaczy, to też możemy sobie przetestować, ze względu na fakt, iż ponieważ tutaj jeszcze nie mieliśmy okazji tego doświadczyć, no to tam jest stacja, nie? Dosyć blisko. Więc podjedźmy sobie. Ciekawy jestem, jak na padzie by się grało. Trzeba by podłączyć pada i sprawdzić.
ale to za moment. Jak na razie stacja benzynowa, gdzie tu jest wjazd? No tutaj będzie wjazd, dobra. No może nie łammy przepisu, bo jeżeli już dostałem mandat za przekroczenie prędkości, to podejrzewam, że za przejazd na czerwonym również bym dostał. A my tymczasem sobie wjedźmy tutaj na stację i zobaczmy, co możemy z tym fantem zrobić. Zgaś silnik, dobra? Zatankuj. Aha, czyli po prostu pod te i tankujemy. Aha, i to tyle by było, tak? Uruchom silnik. Można też naprawiać tutaj, widzimy, że można naprawiać. Czy ja mogę stąd wysiąść w jakikolwiek sposób? Aha, stąd się chyba nie wysiada, drodzy Państwo. Ten kierowca, to on już jest zmontowany na stałe do tego pojazdu. No trudno. I teraz do jakiejś zielonej kropki bym podjechał. Ciekawe, ciekawe. Tutaj zakaz skrętu w lewo. My sobie tutaj skręcimy. I tu byśmy mogli jakiś ładuneczek podjąć i zobaczymy, co to by było. Coś dla naszego kangurka, nie? Okej. Aha, czyli znowu mamy tutaj jakąś tą przyczepę kempingową. A tutaj jest za 5300... a nie, to tu, za 5104 kredyty, okej. My mamy aktualnie ponad 7 tysięcy, tak? A to jest, cóż to takiego jest? Jest, nie wiem, do wylewek, czy jakiś, nie wiem, akumulator? W każdym razie 9 kilometrów trzeba przejechać. No dobra, no to weźmy to. Czy ja potrzebuję jakichś specjalnych tutaj tych? O, ciekawe. Dobra, włącz światła i mamy podłączyć teraz tą przyczepę, tak? Stąd to za bardzo to chyba nie pojeżdżę tak setką, coś tak czuję. No dobra, i przy pomocy nawigacji mamy jechać. Gdzie tu wyjazd jest? Gdzieś chyba tam. Tam jest wyjazd, no to jadymy. A nie, to musimy się obrócić, dobra, sorry. Musimy zakręcić. Ale mnie robią w konia, ty. Nie, to tutaj na drogę jednak. Oj. On to ma zryw. Ciekawy jestem, czy to nam może przewrócić się, nie? To coś, co ciągniemy. Dobra, ale jesteśmy zatankowani, także nie ma z tym problemu. Teraz taka nocna jazda. 9 km daleko nie jest, a zawsze możemy, słuchajcie, zarobić, nie? No o to właśnie chodzi, żeby zarobić. Tylko powiem tak, no te ceny pojazdów są trochę takie nieadekwatne do zarobków. No dobra. Czy gra jest warta świeczki, słuchajcie? No jeżeli to jest tylko i wyłącznie dostarczanie towarów i nic poza tym, to za cenę nieco ponad 90 zł, to powiem szczerze, chyba nie. Ale musiałbym jeszcze troszeczkę czasu spędzić tutaj, bo jak na razie, no to widzimy, co się dzieje, tak? Nabyliśmy tutaj... O, rondo. Nabyliśmy tego kangura, powiedzmy, tutaj już tak pieszczotliwie. Ty naprawdę, żeś mi to kuźwa zrobił? Ślepy byłeś, że na rondzie by... Boże. Nabyliśmy ten pojazd i co dalej? No bo jeździmy, tak? Ale tu... Bardzo podoba mi się grafika, no ale grafika to nie wszystko, tak? Dobra, jeszcze ciągniemy to badziewie za nami. Jedziemy na jakieś wzgórze. Ciekawy jestem, czy to ma być tak, że my po prostu będziemy to oświetlać? Czy jak to ma działać? Tak czy siak, już widzę, że jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to tak trochę nie za bardzo. No pojazd wjechał na mnie.
we mnie właściwie, gdy byłem na rondzie, więc to takie, umówmy się, trochę średnio. Ja nie wiem jak państwo, ale bo tutaj czerwone podświetlenie tych zegarów to jak w Audi. Bardzo tego nie lubiłem. Strasznie męczy oczy. Dobra, postarajmy się jakoś tak za szybko nie jechać, bo ja widzę w lusterku, że ta przyczepka to ona tak się trochę majta, więc boję się, żeby mi tam gdzieś na bok nie poleciała. No i to będzie, proszę państwa, takie pierwsze spojrzenie tak na grę. Jeszcze nie mam o niej zdania. Państwo pewnie sobie tam już coś wyrobicie, natomiast jestem do niej przekonany, szczerze. Nie za tę kwotę. Dobra, to jakiś tunelik. To jest jakiś patron, jakiś, nie wiem, inspekcja transportu drogowego, czy policaje? Bo policaje. Wodoradar chyba stał. No i dodatkowo jeszcze, nie wiem, czy to gdzieś tu widać, ile mi jeszcze zostało kilometrów do pokonania, czy też nie. Ja na razie tego nie namierzyłem nigdzie i nie jestem przekonany, czy to gdzieś jest pokazane. Ale fajnie byłoby wiedzieć, nie? Ile już przejechałem, a ile jeszcze. Z tym, że ja ślepy jestem, także to... Szczerze powiedziawszy... Nawet jeśli gdzieś jest, to tak... I tak nie zobaczę. Dobra, znowu musimy się wspinać pod górkę. I to dosyć tak... No, takie tak zwane języki teściowej. Takie serpentyny. I strasznie szybko, czekajcie, bo to tak jakby dzień wstawał. Jeżeli tak, bo może to też księżyc oświetlać w ten sposób i dlatego jest tak jasno, ale jeżeli to wstaje dzień, co wszystko na to jakby wskazuje, to strasznie szybko czas mija, bo pamiętajmy, my tu mamy do pokonania 9 km, nie? No to jak, przez całą noc 9 km? No dobra, wjedźmy na górę, tutaj jakaś stacja benzynowa jest. I auto naprawa. No w końcu trzeba będzie ten pojazd gdzieś tam podjechać, sprawdzić go, bo rzeczywiście żeśmy nim troszeczkę tutaj powariowali. Znaczy raz, to nie z mojej winy, no. Gościu we mnie wjechał. Tutaj to tak ostrożnie. Kurde, jadę, powiem szczerze, że już te 9 km to nie wiem, to w jakiej skali jest ta mapa. Dobra, tu ograniczenie do 50. Ja jestem ciekawy, o ile można tu przekroczyć prędkość, nie? Tak, żeby bez konsekwencji, normalnie 10 km, tak? A tutaj...
Boże, strasznie. Widzicie, jak są wyprofilowane te drogi? To pod kątem ostrym jest tak naprawdę, nie? Ostro są strasznie wyprofilowane te najazdy, zjazdy. Oj, oj, oj. Dobra, wyhamował. Co to jest? Jakaś plantacja, tak? Jakieś drzewka. Oj. W ostatniej chwili. Dobre hamulce ma. Boziu, kochany, końca nie widać tej trasy. Staram się trzymać swojego pasa. Wychodzi to lepiej lub gorzej. Ale strasznie szybko jeżdżą te pojazdy tutaj tej sztucznej inteligencji, nie? A zresztą no my nic nie wolniej. Znaczy, to tak może wyglądać, bo to tak 50-60 na godzinę. Ciężko jest tutaj na takich drogach rozpędzić się do jakichś nie wiadomo jak wielkich prędkości. No ale... No tu jakieś tereny rolnicze. I rondo. I my tutaj w lewo. No patrzmy, czy jakiś gamoń znowu nas nie wiedzie, bo to... to już taka droga. To już trzeba uważać, jak się jeździ. Zwłaszcza przy mijankach. Dobra. Boże, gdzie ja to mam zawieść? Na litość boską, no. Cóż to się tu... A to głaz jest, ja myślałem, że to samochód jakiś tutaj... To głaz taki. Oj, oj, powiem tak. Jak na 9 kilometrów... Nie wiem, czy przypadkiem ja źle nie spojrzałem. Może to było więcej niż 9 kilometrów. Taka wycieczka objazdowa. Ale to też, wiecie co, to też dobrze, bo jesteśmy w stanie popatrzeć na różne tereny, na różne miejsca, pojeździć różnymi nawierzchniami. Zresztą widać, że twórcy tutaj zadbali o to, żeby jednak właśnie te nawierzchnie były takie różnorodne. To ma imitować chyba kostkę brukową, jeżeli dobrze patrzę, ale mi się to nieco w oczach rozmywa. A tutaj wjeżdżamy na górę. O, łatwo nie jest. Ale damy radę. No, tutaj będzie trudniej. No, bo to taki zakręcik. A tu to już, jak widzimy, to nic nie jeździ, nie? Zresztą nie ma się czemu dziwić. A, i ten zamek. To ja wam mówię, to jest do oświetlenia, nie? To raczej oświetlać będziemy.
No dobra, no i tutaj nieco zabrakło. Nieco zabrakło drogi. Kurczę. Gdzie ja mam to teraz postawić? Zaparkuj pojazd przy parkingu. Okej. Okay. Gdzieś konkretnie? Jak ja mam to zrobić? Aha, odłącz przyczepę, ale o tak o? Po prostu? Aj, to jest to, co ja powiedziałem. Przepraszam. Przepraszam. Dobra, tutaj ją odłączę. A teraz dołącz przyczepę, no to o co chodzi? No jak ja mam ją odłączyć? Gdzie ja mam ją odłączyć właściwie? Nie widzę nigdzie takiego zielonego tego pola. Że ja mam gdzieś tam to odłączyć. A, chwilunia, bo tam coś mi mryga, słuchajcie. Jakiś zielony znaczek mi mryga. Tylko gdzie konkretnie, kurna, no? Że gdyby można było stąd wyjść. I to sprawdzić, nie? Dobra, inaczej, bo ja tak to będę do ustranej śmierci tym jechał. Jej, synu. A tu mam wjechać? A ja się tu zmieszczę w ogóle? Ja cię rzesz, kręcę. No, ja wiedziałem, że to tak może się skończyć. Dobra, odbijmy trochę tak. Dawaj. Nie, na chama nie. Na chama nie, proszę państwa. Nie, na chama lepiej nie. Oddajmy tutaj nieco. O, zróbmy mu trochę więcej miejsca po tej prawej i teraz wjedźmy. O Boże. No dobra. Teraz będzie pole do popisu, nie? A już się Pabelusek popisał przy parkingu. A, już? Okej, dwa osiągnięcia. Endurance Driver i Clean Drive. Dobra, ale nie uszkodziliśmy niby tego pojazdu. No i dostaliśmy za to 7682 kredyty plus 560 punktów doświadczenia. No dobra. Proszę państwa, myślę, że w tym odcinku to może być tyle. Oczywiście napiszcie w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.